Cześć wszystkim, z tej strony Mr. Draco, a to jest kolejny odcinek naszego Minecraft Kreatywny. W dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzali taką dość nietypową budowlę. Otóż są to wieże magów. Jedna jest maga dobrego, druga jest maga złego. I wyglądają one tak. Tutaj mamy taki jakby nieskończony murek, ale to celowo zostało tak właśnie wybudowane, że ma to pokazywać nam, że właśnie ci magowie na przykład walczą ze sobą i nie dokończyli budowy tego murku. Coś takiego. Okej, tutaj mamy wejście do naszego jakby pomieszczenia, z którego właśnie przejdziemy tam na górę do tych wież. Zwiedzimy parter, następnie przejdziemy właśnie tam na górę. Okej, parter wygląda tak. Jakoś nie jest za bardzo może wykończony, ale tak musi zostać. W środku stoi jakaś tam piramida. Przepraszam, fontanna z lawy. Najpierw przejdziemy tam na boki i zwiedzimy jakby tak to właśnie od lewej strony. Tutaj też są jakieś właśnie fontanny z wody, że właśnie ma to pokazywać, że tu są wieże maga dobrego i złego, tak jednocześnie. To wygląda właśnie tak. Tutaj właśnie znowu jest jakaś tam fontanna. A to zobaczyłem kogoś na filmiku, nie wiem u kogo. Podał mi się taki motyw i dlatego wykorzystałem go tutaj. Myślę, że pasuje właśnie przy tej mojej budowli. Okej. Tutaj też jest fajny efekt, bo na górze jest lawa. I tutaj właśnie lawa nam kapie z sufitu. Fajnie to wygląda. Z drugiej strony jest podobnie, tylko tyle, że z wodą. Zaraz wam pokażę. Może będzie widać kropelki. Okej. Widać. Ja widzę. Może wy nie będziecie widzieć w podlecie do góry. Widać, okej. To idziemy dalej. Tutaj, za tą fontanną z lawy jest tak jakby wejście na górę. Trochę mi to przypomina łapy kurczaka. Nie wiem jak wam. Okej, wejdźmy tutaj. Tu jest tak jakby pomieszczenie sanitarne, nic w nim nie ma. Nie wiem czemu. Teraz wejdziemy na górę i będziemy zwiedzać właśnie wieżę magów. No wieże nie są jakieś tam bardzo wykończone. Wyglądają tak jak wyglądają. Najpierw może zwiedzimy, a następnie pokażę wam właśnie tą budowlę z góry. Tutaj jest zła wieża. I wygląda ona tak. Za chwilę wejdziemy na górę. I w tej wieży bardzo ciekawie wyszedł mi motyw dachu, sufitu. Zresztą zaraz przekonacie się dlaczego. O, to jest takie fajne załamanie światła. Nie wiem czy to widzicie. Tutaj już jest światło i już jest normalnie. Nie wiem czemu tak to jest spowodowane. Ciekawie wyszedł mi sufit, ale okej. Tutaj właśnie jest wieża tego złego maga. I wygląda ona tak. Dobra, to chyba idziemy na dół. Nie ma tutaj co właśnie zwiedzać za bardzo. Wieża dobrego maga jest podobna. Tylko tyle, że jest tam troszeczkę jaśniej. Zresztą zaraz się przekonacie. Jest identyczna, jest identycznych rozmiarów. Dobra wieża. Okej. Schody są już natomiast z drugiej strony, żeby nie było to takie samo. I tutaj już tego tak załamania światła nie widać, ponieważ właśnie są te elementy, które świecą. I ta dobra wieża wygląda tak. Jest zupełnie właśnie inna niż... Ojejku, coś się dzieje. Okej. I wygląda właśnie ona tak. Zejdziemy na dół. Pokażę wam ją z lotu. I przejdziemy do kolejnej mojej budowli, którą chciałbym wam dzisiaj przedstawić. Okej. I nasza budowla dzisiejsza, przepraszam za ten kanie moje, ale coś, nie wiem. Okej, wygląda ona tak. Chciałem, żeby właśnie wyglądała tak troszeczkę episko, nie wiem czy mi wyszła. Możecie napisać w komentarzach jak wam się podoba. Za chwilę właśnie przejdziemy do tej naszej drugiej budowli dzisiaj. Okej, to myślę, że już możemy tam lecieć. Przy okazji zobaczymy właśnie widoki na nasze piramidy, ogród, zamek, czy tam pałac, jak to woli, na naszego cyska, na małą ludzką świątynię, tam w tle może zobaczymy jeszcze domek, nie wiem. Tutaj właśnie chciałem przeprowadzić taką długą ścieżkę, o, już widzimy. Dobra. I tu jest nasza zła świątynia dla złego maga. Za chwilę oprowadzę was po niej.
dla dobrego maga może wybuduję w następnym odcinku. W dzisiejszym odcinku właśnie chciałem, żeby on był też taki za długi, ale okej. Tak wygląda właśnie świątynia tego naszego złego maga. Tutaj są takie właśnie filary z takim fajnym motywem. Tutaj załamania światła oczywiście nie ma, ale też jest ciekawie. Ta świątynia wygląda tak. Nie ma tutaj ołtarzów, bo ono nie czci Boga. Jak widzicie, tam jest figurka naszego bożka odwrócona do góry nogami, co ma świadczyć, że właśnie on go nie lubi, czy coś takiego. Nie wiem, wyobraźnia mi się kończy. Tutaj jest jakaś tam okrągła piramidka z lawy, co właśnie lawa ma też podkreślić, że to jest zło. Tam na górze są jakieś takie motywy, nie wiem, co one to jeszcze oznaczają. Może kiedyś wymyślę. Teraz zwiedzimy właśnie tą piramidkę, zwiedzimy. Obejrzymy ją tak właśnie z lotu. I w powietrzu ona wygląda tak. Tutaj może zobaczycie, że to nie jest symetryczne, ale to celowo tak zostało zrobione, ponieważ najpierw wybudowałem tą okrągłą piramidkę, a dopiero potem zrobiłem, nie wiem jak to nazwać, haczyki. I tak to zostało tutaj właśnie wykończone. Tak musi zostać, celowo to jest właśnie tak zrobione krzywo. Że właśnie ten zły mag nie dbał o symetrię i tak to jest. Okej. No to będziemy się widzieć pewnie dopiero za 2 tygodnie, z racji tego, że wyjeżdżam na wakacje. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!